Ja gratuluję Jarkowi i drużynie GKS-u. Naprawdę hartu ducha, charakteru, no bo wyszli praktycznie z sytuacji bardzo ciężkiej. My mieliśmy mecz pod kontrolą do 65 minuty, natomiast co się wydarzyło później, no to rzeczywiście zagadka XXI wieku. Sami dwie bramki strzeliliśmy sobie, nie wykorzystując sytuacji, które mieliśmy, no ale niestety. Tak to jest, jak się gra z nożem na gardle. Nie wszystko później wychodzi to, co wychodzi na treningach, w sytuacjach spokojnych. Bardzo szkoda tego meczu, bardzo szkoda tego meczu. Liczyliśmy tu dzisiaj przełamanie, no ale niestety kolejna gorzka pigułka, a w związku z tym, że to ja jestem trenerem tej drużyny, ja się liczę z wszelkimi reperkusjami tego przegranego meczu. Zdaję sobie z tego sprawę, że sytuacja i tak już była napięta, więc zobaczymy, co się wydarzy, ale w polskiej piłce, generalnie w ogóle w piłce wiadomo, że ojców sukcesu zawsze jest wielu, natomiast winny porażki zawsze jest trener. Dlatego liczę się z tym, że może być różnie po niedzieli. Ale gratuluję Jarkowi i drużynie Jastrzębia, naprawdę charakternej drużynie takiej, która walczy z serduchem, idzie do przodu, no i za to mają w nagrodę dzisiaj 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję, Jacek, za gratulacje. Miło, że mogliśmy się spotkać. Cóż, paradoksalnie powiem, że to i chyba to wszyscy widzieli, no mecz na pewno dla kibiców, myślę, kapitalny, dramaturgia, akcje rzeczywiście z jednej i z drugiej strony, ale tu zgadzam się z trenerem, że rzeczywiście przyjechał dzisiaj do nas zespół, który naprawdę chciał w tą piłkę grać, który grał, który momentami przy niej się bardzo długo utrzymywał i stwarzał sobie groźne sytuacje pod naszą bramką. My troszeczkę mieliśmy do siebie pretensje o stratę tych bramek, przede wszystkim w pierwszej połowie, bo myślę, że trochę tak graliśmy niemrawo w tych sytuacjach, w których zdobyliśmy przewagę i tworzyliśmy sytuację pod bramką przeciwnika, bo przecież można było wcześniej strzelić tą bramkę na 1-1, czy wcześniej nawet na 1-0. Nie wykorzystaliśmy tego, potem się zemściło, straciliśmy dwie bramki i naprawdę byliśmy w bardzo ciężkiej sytuacji, ale wiara w to, co się robi, wyjście na drugą połowę, pomimo tego, że przeciwnik przecież wcale nie musiał grać otwartej piłki, ale grali. Myślę, że to też jest jednym z elementów, że my mogliśmy ten mecz wygrać, bo to właśnie była gra stworzona dla nas, kiedy mogliśmy wyprowadzać szybkie kontrataki i oczywiście błąd przy wyprowadzeniu piłki przez obrońcę gości. Bramka na 2-2 z rzutu karnego, ale potem rzeczywiście nam było łatwiej, dlatego że Termalika dążyła do zwycięstwa, nie murowała, grała i tak jak mówię, nam te kontry wyszły, wygraliśmy, dopisujemy 3 punkty, gramy dalej.